Wieści dobiegające z otoczenia Sinéad O'Connor, wielkiej gwiazdy lat 90., coraz bardziej niepokoją. Artystka średnio poradziła sobie ze słabą i załamaniem kariery, tracąc wszystko – zdrowie psychiczne, fizyczne, bliskich i status gwiazdy. Sinéad od lat zmaga się z depresją i zaburzeniami, które niszczą jej życie. Kropka nieszczęśliwa Sinéad swoją drogą znalazła ponoć w islamie, na który niedawno przeszła, jednocześnie apelując do papieża o dokument potwierdzający jej ekskomunikę. O'Connor, która po zmianie wyznania nazywa się Shuhada Dawood, w jednym ze swoich ostatnich tweetów napisała: bardzo mi przykro, ale to, co za chwilę napiszę, będzie strasznie rasistowskie, nigdy więcej nie chcę spędzać czasu z białymi ludźmi, jeśli tak nazwiemy nie muzułmanów, czytamy. Nawet przez chwilę. Są obrzydliwi, napisała. Chwilę później dodała: wybaczcie mi. Czasem Bóg potrzebuje ludzi od brudnej roboty. Niebezpiecznie brzmiący wpis opatrzyła hashtagami. Nie taka szalona jak się wydaje i zaufaj mi, jestem żołnierzem. Myślicie, że ktoś zareaguje na ortodoksyjne i kojarzące się z religijnym terroryzmem wpisy Sinéad? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.